Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu, który nie ma jeszcze nazwy, ale jest to taka seria, w której włóczę się z aparatem. No i dzisiaj będę robił to samo. Jestem w Beskidzie Niskim, w zasadzie to nawet z waszego polecenia, bo pytałem kiedyś na Instagramie, czy znacie takie krótkie, względnie widokowe szlaki, którymi można pospacerować, z których można zrobić jakieś ciekawe zdjęcia. No i jestem w Magórskim Parku Narodowym, opuściłem niedawno Krępną i zmierzam na południe, chyba, jeżeli dobrze kojarzę kierunki świata. W planach mam najpierw krótki spacer, no a później zaczaję się w takim jednym miejscu na zachód słońca. Taki jest plan, co z niego wyjdzie, no to zobaczymy. Jak widzicie, jest mocno wiosennie, temperatura idealna, zielono, ptaki śpiewają, nawet jakieś białe obłoki na niebie. Ten zielony szlak natomiast z Krępnej to tak naprawdę asfaltowa droga i wcale jakoś mocno nie narzekam, po prostu asfaltowe odcinki kojarzą mi się zawsze z tymi wszystkimi razami, kiedy z obolałymi stopami wracałem z nadmorskiego oka, więc budzą we mnie złe skojarzenia. Dotarliśmy w międzyczasie do ciekawego miejsca. To jest takie skrzyżowanie jakby szlaków. I teraz tak. Tam biegnie szlak na Wysokie, czyli mój dzisiejszy cel. To jest taki szczyt, który wznosi się mniej więcej na 600 ileś metrów. Zrobiłem też rekonesans internetowy. To jest widokowe miejsce, więc być może o zachodzie uda mi się tam coś ciekawego sfotografować. Ale na razie tam nie idę, no bo jest południe, więc szkoda trochę czasu, żeby tam siedzieć. Idę dalej asfaltowym odcinkiem przed siebie w stronę dwóch nieistniejących już łemkowskich wsi, czyli Żydowskie i Ciechania. Pokręcę się tam po okolicy, zobaczę, jak ten krajobraz wygląda. Może znajdę jakieś ślady historii. Nie będę zgrywał historyka, zwłaszcza, że są na pewno bardziej kompetentne osoby. Poza tym nie chciałbym wam nagadać głupot. Zresztą są tutaj tablice z historią tego miejsca, z historią też wsi żydowskie. Jak widzieliście, minąłem właśnie, możecie wierzyć lub nie, jedyne z ostatnich pozostałości tej opuszczonej, już zniszczonej wsi, czyli cmentarz. Do końca XIX wieku wieś zamieszkiwało około 500 osób. No a później przyszedł czas wojennej zawieruchy, pierwszej wojny światowej, drugiej. Możecie to przeczytać też na tych tabliczkach. Z tego co wyczytałem, toczyły się tutaj bardzo zacięte walki. No i wieś została bardzo poważnie zniszczona. No naprawdę też ciekawa historia, warto się z nią zapoznać, bo Beskid Niski jest takim miejscem nie tylko urokliwym, pełnym takich sielankowych widoków, ale też pełnym bardzo ciekawej historii. Tak, dalej idę asfaltem. Widzicie to, co ja? To jest moja nadzieja na to, że ten asfaltowy odcinek przynajmniej na chwilę się skończy i że będzie można znów coś pooglądać. Podejrzewam, że właśnie dochodzę na skraj Ciechani, czyli kolejnej łemkowskiej, nieistniejącej wsi na trasie mojej wycieczki. Nie ma oficjalnego wstępu do tej doliny, nie można sobie tak po prostu tam wejść. W niektórych przypadkach można wystąpić o pozwolenie. Ja zadowolę się oglądaniem widoków z daleka. No i chyba zrobię sobie jakąś przerwę, bo trochę mnie ten asfalt zmęczył.
No i pięknie jest. Zielono, ciepło, ptaki śpiewają, a najciekawsze ciągle przede mną. Pewnie nawet zastanawiacie się, Zielony, przecież miałeś robić zachód słońca. Miałem i będę dzisiaj robił zachód słońca, tylko nie będę się wracał do tego rozwidlenia, które widzieliście na początku, ale podejdę dalej wzdłuż tej drogi. Tam mniej więcej na wysokości wzniesienia o nazwie Czumak połączy się z zielonym szlakiem. No i tam będę powoli wracał w stronę Krępnej. Zatrzymam się na Wysokim albo Wysokiem. Z góry przepraszam za niepoprawną odmianę. No i co, posiedzę sobie jeszcze tu chwilkę, bo mam dużo czasu, a jest tak miło, że nawet wybaczam ten asfaltowy odcinek. Jak widzicie, wszystko idzie zgodnie z planem. Do szczytu Wysokiego pozostało 45 minut marszu. Udało mi się dotrzeć do zielonych oznaczeń, więc już się nie zgubię. Ten asfaltowy odcinek trochę mnie znużył. Co prawda prowadzi dosyć ładnym terenem, bo te falujące wzgórza i łąki mogą się podobać, ale ta końcówka już mnie naprawdę zmęczyła. Więc z przyjemnością przywitam to, co mnie czeka tam dalej, czyli mam nadzieję taki leśny odcinek z prawdziwego zdarzenia. No a na szczycie Wysokiego zobaczę, co uda mi się wyczarować. Tam, ta-da-dam. To są fanfary, jakbyście nie rozpoznali, bo właśnie dotarłem na Wysokie, czyli cel mojej dzisiejszej włóczęgi. Zrobiłem to dosyć okrężną metodą, patrząc na punkt startu, ale miałem dzisiaj sporo czasu i chciałem ten dzień wykorzystać, zwłaszcza, że jest naprawdę ładny, chociaż tutaj zaczyna mocno wiać. No, rozglądnę się wstępnie za jakimiś kadrami, żeby przed zachodem słońca mieć przynajmniej jakiś zarys tego, co chciałbym fotografować. No jest naprawdę ładnie. Warto było się trochę przemęczyć. No a później zostanie już tylko oczekiwanie na światło. Jeszcze pokażę Wam na szybko otoczenie, bo są tu takie fajne tablice. Są też ławeczki, w zasadzie jedna, ale można wypocząć. No i z tego, co na jednej z nich widać, oraz z Waszych internetowych podpowiedzi, widać z tego miejsca Tatry, odległe o blisko 100 km. Ta tablica to potwierdza. I jeśli jeszcze nie oślepłem do końca, bo nie mam dzisiaj okularów, to tam je widać. Teraz ich nie zobaczycie, bo słońce świeci w tamtym kierunku. Ale myślę, że jak się obniży, a chmury nie popsują widowiska, to będzie co oglądać. Zdradzę Wam sekret, nie tylko fotograficzny. Otóż zdecydowanie przyjemniej oczekuje się na zachód słońca, jeżeli nie zapomnicie wyciągnąć kurtki z samochodu. Na szczęście mam dwa zapasowe polary, więc jest mi całkiem ciepło. Do zachodu pozostało jakieś 40 minut, więc powoli zająłem pozycję, to co sobie upatrzyłem wcześniej. Trochę brakuje chmur i trochę mam problem, żeby znaleźć tutaj coś ciekawego. Widoki są naprawdę ładne, naprawdę rozległe. Ale tam, gdzie są chmury i tam, gdzie będzie zachodziło słońce, tam raczej nie ma nic ciekawego, bo pojawia się ściana lasu.
Tutaj w dół, na wprost, mam bardzo ładny widok wzdłuż szlaku, którym będę później schodził w stronę Żydowskiego, a później dalej do Krępnej. No i to tutaj postaram się coś wykombinować. Mam taki jeden kadr ustalony, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Rozstawiam aparat i będę fotografował co jakiś czas, czekając, aż się to światło będzie zmieniało. No i podzielę się ostatecznym efektem. Pora się chyba zbierać. Słońce już powoli chowa się za horyzont. Nic tu już ciekawego i interesującego nie znajdę. I tak był to miły spacer, taki przedłużony. Mam nadzieję, że coś wyszło z tych zdjęć. To, co widziałem na horyzoncie, co jest tam za mną daleko, to faktycznie Tatry. Nie wiem, czy będzie je widać, zwłaszcza, że są trochę zamglone, ale widać je stąd, więc potwierdzam. Możecie się tu śmiało wybrać z nadzieją ich wypatrywania. Czeka mnie już tylko trasa w dół, pewnie jakaś godzina drogi. Chciałbym część jej przynajmniej przejść, póki jest względnie jasno. Zwłaszcza, że postawiłem samochód tak trochę na dzika. Mam nadzieję, że stoi i na mnie tam czeka. Oczywiście zachęcam do subskrybowania. Trzymajcie się dobrze, cześć!